A teraz mężczyzna, którego do wczoraj, właściwie do dzisiaj rano, bo wczoraj nie przyjechał na próbę, widziałam jedynie na YouTubie i marzyłam, aby go zobaczyć i usłyszeć na żywo. Usłyszałam i zachwyciłam się po raz drugi. Niedopuszczalnie młody, 23-letni mieszkaniec Kościerzyny, świeżo upieczony magister Akademii Muzycznej w Gdańsku, chociaż studiował wokalistykę, to zawsze był i nadal jest przede wszystkim chłopcem z gitarą i w okularach, czyli typowy nasz rasowy okularnik. Paweł komponuje, koncertuje, nagrywa. Wyprodukował i sam wydał dwie autorskie płyty, Ars Poetica z polską poezją i drugą kaszubską pod tytułem Kamiści, co znaczy po kaszubsku kamyki. Kocha swoją małą ojczyznę i jej unikatowy język. Dzięki muzykowaniu stara się być jego ambasadorem daleko poza Kaszubami i Pomorzem. Jako człowiek piosenki marzy o pozostawieniu po sobie kilku szczerych słów i dźwięków, a prywatnie chodzi po świecie z szeroko otwartym sercem i zieloną nadzieją. Po prostu poeta. Uśmiech pana Pawła to dodatek nadzwyczajny, gratis. Zaśpiewa zielono mi. Najsłynniejszą może piosenkę z muzyką Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Już się uśmiecha. A w kominie szuru buru, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze bal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalię noc, pachnie nam jak ten młody las popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana że bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, jak w niedzielę, najmilsza ma. Dziękuję ci za tę zieleń. Zielono mi, bo ty, właśnie ty w noc i we dni mi się śnisz i jesteś moją ciszą. Mieście zły. Zielono mnie, śmarak do łeciej, ranka tweja, kwel mwej spi, ci wziut ja ci. Zielono mnie, mwe te, prawie te w nocy ty mnie zasnisz i jesteś moją ceśmą, łeb czas zły. Pogoda rozśpiewana, na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się
ku sobie, a pogoda rozśpiewana na górze Baldorana gada o Daisitowie. A pogoda rozśpiewana na chmurze Baldorana gada o Daisitowie. Paweł Różkowski i wspaniały zespół Kuby Lubawicza. To by było na tyle, jeśli chodzi o naszą 20-letnią retrospektywę festiwalową. Byli Państwo dzisiaj najbliżej, jak tylko można być z Agnieszką, dlatego że ona w życiu nie była taka szczera, jak w piosenkach. Jak w piosenkach można było posłuchać jej wyznań. Tak w prozie nigdy, w życiu codziennym nigdy. Myślę, że mogłaby żyć i żyć jeszcze. Kończyłaby dzisiaj 81 lat, a jak mawiała słynna Lala, czyli bohaterka powieści Jacka Denela, właśnie kiedy miała lat 81, mówiła, a co to jest 81 lat dla młodej kobiety? Mogłaby żyć, a żyje tylko jej wielka twórczość. I myślę, że gdyby żyła, to dzisiaj w naszej skłóconej jak nigdy za mojego życia, a długo żyję, ojczyźnie, myślę, że są dwie osoby, które mogłyby pogodzić Polaków. Jedną z nich jest właśnie Agusia, a drugą pan Robert Lewandowski. Chcę wam powiedzieć, że takie aranżacje, tacy muzycy, takie wspaniałe dźwięki słyszeliśmy dzięki Kubie Lubowiczowi, Arturowi Gierczakowi, Fryderykowi Młynarskiemu, Marcinowi Murawskiemu, Wiesławowi Wysockiemu, Atomowi String Quartetowi w składzie, Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski i Krzysztof Lęczowski. Zapraszam teraz wszystkich laureatów z wszystkich lat obecnych na sali i na widowni. Pożegnamy się naszym corocznym hymnem festiwalowym. Zaśpiewamy pieśń Agnieszki z muzyką obecnego na sali pana Jarosława Abramowa, którego całujemy, pozdrawiamy. Chodźmy wszyscy. Chodźcie, dzieci. Pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, kompleksami itp. Itd. Itp. Itd. Itp. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie. ITP, ITD, ITP, ITD, ITP. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku. I nie dla nich Devolaje, i Paryże, i Szanghaje. I nie dla nich Bali Uba, ani Lala, ani Buba. ITP, ITD, ITP. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W ten okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i stołówce i w kolejce. ITP, ITD, ITP.
wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już w kieszeni, odpływają pociągami, potem żenią się z żonami, potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000 itp. Za rok. Wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, ja się jeszcze wtrącę na chwilę, bo chciałam powiedzieć, że pani Magda Umer. Oj, nie wygubiaj się. A jednak, aha, 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 myślała pani, że się nie wyda. Oprócz wspólnego kawałka życia, współdzielonych poglądów i odczuć z Agnieszką Osiecką, pani Magda ma jeszcze jedną wspólną rzecz. Datę urodzenia w sensie miesiąca i dnia, nie roku. I dlatego pani Magdo, życzymy pani dewolajów, szanghajów, piękna prawdy, chleba, igrzysk i wszystkiego, czego tylko może potrzebować tak spełniona i wspaniała kobieta jak pani. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Yesterday. Oj, dziękuję, naprawdę. Dziękuję. Naprawdę, spędziłam z Agnieszką kawał życia i zawsze była ode mnie o 13 lat starsza. A zmarła, jak miała lat 60 i w życiu nie była tak stara, jak ja dzisiaj. Dziękujemy, całujemy. Wzruszacie mnie i jestem szczęśliwa, że mogłam was wszystkich zobaczyć i usłyszeć. I takie to smutne, że czegoś takiego jak dzisiejszego wieczoru Polacy w polskiej telewizji zobaczyć nie mogą. Dziękujemy, dziękujemy. A gdzie jest pani prezes? Gdzie jest pani prezes? Agata! Agata, Jurek Satanowski, Magda Nosal. Asia Satanowska. Gdyby nie Magda Nosal, to by tutaj nic nie było. Chodźmy, zanim zaczniemy pić wino. Chodźcie, kochani. O, Magda. No dobrze, to wszyscy śpiewamy. O! Jurek, śpiewa, śpiewa. Między nami po ulicy pojedynczo i grupami snują się okularnicy ze skrytami. Z książkami, z notatkami, z papierami, z okresami, itp. Itd. Itp. Itd. Itp. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie. Itp. Itd. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku. I nie dla nich dewolaje, i maryże, i szanghaje. I nie dla nich pani łuba, ani lala, ani buba. Itp. 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 Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek.
W tem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itp. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już w kieszeni, odpływają pociągami, potem żenią się z żonami, potem wiążą koniec z końcem za te polskie na tysiące. Itp. 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 itd. itp. ITP. I do dzisiaj sytuacja bywa do D. Do widzenia, całujemy, dziękujemy. Lubmy się, na ile to możliwe.